Cześć, witajcie na kanale Riser, ponownie w grze Crossout, grze, która mnie mega wkręciła, już mniej więcej gram od tygodnia. Natomiast dzisiaj spotykamy się na moim koncie, na takim koncie promocyjnym, które dostałem po to, żeby wam pokazywać różne fajne rzeczy w tej grze. Tutaj na tym koncie mam 30 level i fajne przedmioty, które będę mógł wam pokazać. Sam na tym koncie nie gram, gram na swoim koncie, na prywatnym, żeby tam wszystko fajnie sobie samemu odblokowywać. Natomiast tutaj chciałbym wam pokazać bardzo fajne rzeczy, bo sam nie wiedziałem wcześniej, że są naprawdę tak wypasione rzeczy, jak na przykład zobaczcie taka wypasiona armata. Tutaj ją może troszeczkę lepiej będzie widać. Nie mam do nich, nie mam wszystkich części, żeby to złożyć, dlatego nie mogę wam pokazać, ale naprawdę jest tutaj bardzo dużo fajnych pojazdów. O, ten na przykład możemy sobie zloadować. I fajnych rzeczy, które są dość srogo wyglądające na bardzo dużo punktów. Tutaj będziemy mieli, słuchajcie, aż 6000. To nie jest jeszcze tak mega dużo. Na pewno można by było lepiej to zrobić. Tutaj są po prostu gotowe pojazdy z frakcji. One są zazwyczaj słabo zrobione. Ale dzisiaj chciałbym i myślę, mam taki pomysł na tą serię, żebyśmy sobie robili różne pojazdy właśnie fajne, skomplikowane, które no nie każdy może zrobić, bo po prostu trzeba by było na tą grę wyłożyć sporo kasy. A tutaj zobaczcie, mam przedmioty aż za 90 tysięcy kredytów i mam tutaj dużo rodzajów broni. Chyba mam wszystkie fioletowe bronie tak w sumie i tutaj te dodatki, także dzięki temu mogę wam pokazać, jakie są, jak wyglądają te rzeczy i może wam się to będzie podobać, może nie, zobaczymy. Więc zaczniemy sobie od układania framugi. Znaczy framugi, co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, nieważne. Pokażę wam też jakieś tutaj, mam nadzieję, fajne zastosowania. Najpierw połóżmy sobie rzeczy tutaj takie na zewnątrz, co bym chciał podłączyć. I zastanowię się, ale chyba dzisiaj zrobimy taki pojazd na armaty. Jeszcze zobaczymy, jak mi tutaj to, jak będę mógł ułożyć wszystko, ile mi tutaj punktów wyjdzie, power score. Ogólnie to, co chcemy budować zawsze, za każdym razem w tej grze, to jest niski power score przy jak największej strukturze, tak? Żebyśmy mieli szansę pograć też z innymi ludźmi na dość wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o tutaj te dodatki, to tych dodatków nie będę dodawał, bo to są po prostu dodatki, które dają nam ładniejszy wygląd expa. To nie jest jakieś takie mega ważne. Ale to, co w tej grze jest najważniejsze, to chyba są, moim zdaniem, zderzaki są tutaj najsilniejsze. Mają naprawdę bardzo duży damage i stosunkowo niski power score w porównaniu właśnie z tym structure, i można się samymi zderzakami naprawdę bardzo dobrze obudować. Ale są też inne fajne części, które tutaj możemy odblokowywać za 88, 114, więc to jest też bardzo dużo. I te zderzaki na pewno będziemy używać, ale co to jest? Strike panel. Jeszcze właśnie muszę się zdecydować na to, co będziemy tam dokładnie do tego auta wkładać. Nie wiem, czy wszystkiego tego użyjemy. Wystawiam takie rzeczy, których jeszcze wcześniej nie widziałem, bo nie mam, tak jak mówiłem, na swoim głównym koncie. A tu już jest 105 za 32. To już jest bez sensu. Tutaj mamy 69, 79 i to wygląda całkiem fajnie. To możemy to włożyć. Zderzaków już więcej chyba nie będę tutaj potrzebował. Chociaż ten jest taki dość spoko, bo jest taki duży, ale na razie sobie zostawimy. Takie różne panele i tak dalej. Bardzo dużo jest przedmiotów w tej grze. Gra ma naprawdę sporo możliwości, moim zdaniem. I fajnie sobie jest się pobawić. Ja naprawdę, tak jak mówiłem, to jest na streamach, bo na streamach dużo gram w tą grę. To ja w tej grze najwięcej czasu spędzam naprawdę na budowaniu i będziemy mieli 114, nie, będziemy mieli 14 punktów. 14 punktów to... No dobra, zobaczymy, czy to ma sens w ogóle. Bo one się nie będą mi stakować, tak? One się nie stakują. Zrobimy sobie jakieś może armatki, ale by się przydało też, oprócz, jeżeli robimy armatki, to będziemy potrzebować do tych armatek więcej amunicji. My sobie przygotujmy taką jedną paczkę. Może silnik by się też przydał w takim razie. Zrobimy tutaj taką maszynę na dość... chyba, że ten, czekajcie. Wiecie co? Ja zamknę okno, bo tutaj coś znowu hałasują. Mam nadzieję, że nie będzie wam już teraz nic przeszkadzało. Z 407... Dobra, engine speed i power, a ten...
Ten ma chyba mniejsze, więc użyjemy sobie tego. Nie zawsze structure damage, bo ja tu mam po structure, znaczy po wytrzymałości, tak, ułożone. Nie zawsze on będzie najlepszy. A, i ten jest jednak najlepszy chyba. Maximum speed, dobra. To ten sobie użyjemy silniki. One też są różnej wielkości, to jest bardzo ważne. No i tutaj zobaczcie, mamy też takie turety, te drony. Na pewno będzie fajnie to zobaczyć, bo sam nie wiem jeszcze jak to wszystko dokładnie działa. Czy mamy jakiś cooler? To będzie improved cooler, 150%. To sobie go założymy i ewentualnie drugi. Chociaż nie ma chyba sensu. Ale pomyślałem, że może zamiast działek, czyli zamiast też tej skrzynki, zrobimy dzisiaj pojazd na tych takich półarmatkach. One są naprawdę zajebiste. No, czekajcie, ile mamy punktów teraz? Jest 14 na 14, bo mamy cooler, mamy silnik. No dobra. Myślę, że one dają... O, patrzcie, im dalszy dystans, tym większy zadają damage. No ale przydałoby się do tego też scope'a użyć, a scope'a już tutaj niestety nie zamieścimy. Nie wiem, czy jest to najlepsza obudowa niebieska, bo sam używam innej, używam Jawbreaker, bo ona ma dobrą wytrzymałość, dużą moc. Tylko tutaj właśnie nie mogę jej zrobić jeszcze na tym koncie, bo nie mam tych punktów z rajdów. Nie, bo ona ma takie tutaj fajne skrytki zrobione po bokach, że fajnie jest niektóre rzeczy schować, a tutaj będziemy musieli to bardziej zabudować. No i koła będą nam potrzebne. Nie wiem jeszcze jakich kół użyjmy. Może dajmy tak jeden do tyłu. Nie wiem jakich kół użyjemy. Tutaj chyba są, te chyba są najfajniejsze, ale myślę, że... Max speed. To te będą najwolniejsze, te troszeczkę szybsze i te będą najszybsze, ale one mogą nam się łatwo, ktoś może nam łatwo, nie wiem czy one będą zakręcały, mam taką nadzieję, że one będą zakręcały. Ale te wyglądają na całkiem porządne, nie wiem czy tam te wzmocnione nie są lepsze, bo teoretycznie chyba powinny być. Możemy założyć takie i takie, nie? Ewentualnie, zobaczymy, bo tutaj już jest na 8000, nie wiem czy będziemy dobrą konkurencją dla innych przeciwników z tyloma punktami aż. Ha, i teraz tak, jakby to zrobić? Ogromne są te działa, kurczę, ale za duże. Nie wiem, czy tych użyjemy akurat, bo one są po prostu troszeczkę przesadzone. Nie wiem, czy one mi się zmieszczą. Whirlwind, jakieś takie... O, te może Spectre, to jest Machine Gun. To jest... O, Granat Launcher, też fajnie. Thunderbolt. Shotgun, aha. Patrzcie, jakie są fajne rzeczy, kurde, naprawdę. Rakiety sterowane, niesterowane. Ja teraz najchętniej używam tego rapiera. Najfajniej mi się nim gra. Dużo nie kosztuje, zrobić można. Dwa rapiery maksymalnie w większości przypadków będą wchodzić, bo aż 5 niestety zajmują. Turret Cannon to też nie. No teoretycznie to jest całkiem porządne, tylko właśnie chciałbym użyć czegoś troszeczkę mniejszego, bo jest dość spore. Thunderbolt, Shotgun, Spectre to będzie Machine Gun. No teraz akurat już myślę o tym, żeby może zrobić ten Machine Gun, bo wygląda całkiem nieźle. A ten to już w ogóle minigun, kozacki. No dobra, powiedziałem, że zrobimy na tych, to spróbujemy zrobić na tych, ale nie wiem jeszcze jak je połączyć ze sobą, bo... Są po prostu przeogromne. Zrobimy teraz tak. Poukrywamy trochę rzeczy tutaj pod naszą konstrukcją. Nie ma sensu, żeby one tutaj tak wystawały nam. Beczki też nie będę wkładał, bo na tym koncie nie zależy mi na tym, żeby zdobywać te wszystkie punkty. Musimy schować to. Jakbym tak zrobił, to byśmy mogli tutaj to schować, nie? Aha, czyli za szeroko. Czy za wąsko, będziemy musieli to schować troszeczkę. Dobra, a ciekawe czy na tym mogę postawić? Tak, mogę, dobra, no to dobra, tak niech będzie. To i ten postawimy. Chociaż może lepiej silnik by było w sumie schować. A, to jest takie szerokie bardzo.
Gdybyśmy dali w ten sposób silnik, słuchajcie, schowali go trochę, to by może to miało jakiś sens. I tutaj tak. I dodamy tą czwartą konstrukcję. O, zajebiście. Tylko pytanie, czy te gąsienice. I nie wiem, które dać naprzód, a które na dół. Ale te wydaje mi się, że naprzód byłyby lepiej pracujące. Tutaj troszeczkę źle zrobiłem. Musimy dać to do tyłu. No i będziemy potrzebować jednak więcej tych konstrukcji wzmacniających, żeby nam tutaj to wszystko troszeczkę lepiej pracowało. Damy tak. Damy tak. Damy tak. A tutaj może w ten sposób. Nie wiem, czy to dobrze. Ale wydaje mi się, że to będzie dobrze w tym miejscu. Zresztą będziemy, no ta gra to jest jednak cały czas testowanie, tak? Jeżeli coś budujemy, to będziemy musieli to mimo wszystko później sobie testować, sprawdzać, jak to wszystko działa, czy dobrze, czy niedobrze. Tam jest do bardzo z przodu, tutaj mogę zrobić z tyłu. Czyli to muszę cofnąć. Czy to nie tak? To nie tak działa? Aha, bo tutaj ta framuga wystaje. Framuga, kurde, czemu ja mówię framuga? Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Może zrobimy to troszkę inaczej, bo tutaj widzę, że jest jeszcze taka 8 i jak ją sobie tak ładnie ustawimy tutaj. Na wiszemce można podnieść autko. Pyk. Bo nie wiem, czy dobrze zrobię, że ona z przodu daje. Tak. O, i chyba tak będzie. Tak mi się wydaje, że to ma jakieś w miarę ręce i nogi. Dostawimy tam do przodu. No na pewno zderzaki będziemy tutaj układać. Te zderzaki wyglądają potężnie. Sam jeszcze ich nie mam, nie wiem na który level są. Ale wyglądają na dość wysoki level, wysoki poziom. Nie wiem, jak te armaty zamontować. Czy one może jakoś tak po bokach? Bo się da. Bo mógłbym je dać gąsienicowo jedna za drugą, ale wtedy musiałbym wszędzie bokiem strzelać. Chyba, że właśnie bokiem bym strzelał. Tak. Teoretycznie to po to jest zrobione, chyba żeby to tak ustawiać, a tamten też użyjemy sobie, prawda? W ten podobny sposób. Tutaj jeszcze mogę ewentualnie dać, chociaż już chyba nie trzeba. Będziemy używać tych jednak paneli. One też fajnie wyglądają bardzo swoją drogą. To jest oszustwo. Tutaj to nam akurat nie robi różnicy, że tak postawimy, bo i tak musimy to zrobić na dość szeroko. Aha, one są takie... No dobra, to nie będzie tak ładnie wyglądało, jak miałem nadzieję. Fajnie jest też budować tutaj to wszystko, patrząc na uwagę, zwracając na szczegóły. Chyba, że tutaj na tym. Bo musimy jeszcze te działka tutaj zabudować, ale to może po prostu użyjemy innego jakiegoś tam panela bocznego. O, tutaj możemy coś takiego sobie dołączyć. Okay. Ciekawe, jak się będzie grało w ogóle, bo teraz pewnie będziemy grali na jakiś hardkorów. Ja jeszcze tutaj chyba z takimi graczami to nie grałem, jak w tej rundzie mogą być. A i widzicie, i tutaj takie rzeczy. Poczekajcie sekundkę, ja tu jeszcze coś dorzucę i tylko pomyślę, co tu można dobrać. Dobra, przechodzimy do dalszego budowania. Wziąłem takie panele i może one będą jednak troszeczkę lepiej wyglądały, gdy będziemy je tutaj budować. Dołączymy je tutaj do końca, nawet może zaraz zrobimy to trochę inaczej. Bo jednak będziemy musieli tutaj postawić ten coś takiego, tak? I to jeszcze dodatkowo trzeba będzie w jakiś sposób zabudować. No nie wiem kompletnie, jaką tą armatę postawić. Bo możemy... Jest taka duża, że nawet tutaj jej nie można ustawić. Bo możemy to udać na bok, prawda? Lekko. I tamta też pójdzie gdzieś tak mniej więcej. Nie wiem. O, patrzcie, bo nawet tutaj to jakoś tak może działać ze sobą. Tylko jak ja je później wzajemnie osłonię, tak? Bo one też będą pewnie jakiś największy damage otrzymywać.
A ta stoi na takim panelu gównianym, to niedobrze. Bo ona nie może stać na czymś takim. Aha, bo tu nie ma. Chyba, że tak damy, albo... Wątpię, żeby one się nie kolidowały ze sobą. To jedną damy wyżej. A nawet tak można dać. Tylko widzicie, tutaj one się będą zasłaniać, tak? W pewnym momencie, bo one... tam nawet jest pokazane, że one będą na siebie zachodziły. Nie wiem, czy ten panel nie jest z kolei teraz za duży tutaj, ale no nie będziemy mogli osłonić tych wież, ale to może dzięki temu trochę scoring sobie zmniejszymy, ale te wielkie panele, tylko żeby to osłonić, to chyba trochę szkoda tego, tych paneli moim zdaniem, więc szkoda tego scora tracić. Użyjmy czegoś mniejszego, tutaj mam takie jakieś pierdółki. I tym będziemy mogli ładnie sobie to schować, bo mamy na maksa, właśnie tutaj już mam bardzo wysoki masę, będzie trzeba troszkę popracować nad tym, żeby to nie aż takie ciężkie nie było. Zobaczmy, ile to ma. 88, a to ma 100, dobra. Chyba przez te koła z tyłu nie mogę tak do końca tutaj docisnąć tego na dół. Jakbym dał tak do tyłu, to powinno zadziałać. Trochę to nie wygląda może dobrze, ale... Ale będzie działać w ten sposób. Dodamy tutaj jeszcze, tak na wszelki wypadek, możemy dodać jedną... Jeden ten frame, taki niech będzie. O. I jakoś to będzie w miarę. Tutaj to jest dobrze osłonięte. Panele boczne jeszcze możemy wziąć. Najgorsza w tej grze jest zdecydowanie muzyka, to muszę przyznać. Jest tak po prostu tanio zrobiona, że aż żal. Zderzak, który będzie najsilniejszy, ten zderzak, dajmy na tył. Możemy nawet tak dać, patrzcie, jak on zajebiście nam tutaj to wszystko osłoni. A możemy tutaj dać ten. W ogóle te zderzaki to ja bym proponował dać w wielu miejscach. Bo one niskim power score będą nam ładnie tutaj to wszystko bronić. Ja jeszcze tym ekspertem, powiedzmy, od tej gry nie jestem. I nie wiem, czy będę tak naprawdę. Gra mi się bardzo fajnie, ale gram dopiero tydzień czasu, więc na pewno jest tutaj dużo osób, które lepiej to wszystko by ogarniały. I jeżeli macie jakieś pomysły, to jasne, walcie śmiało. Najważniejsze moim zdaniem, dlaczego nie robić tutaj, to nie sugerować się wyglądem, jak to wszystko wygląda, tylko składać po prostu mądrze, tak? Tutaj mamy 82. No nie wiem, czy to będzie dobrze wszystko działać. Raczej średnio. Tutaj możemy to sobie zamienić. Zrobimy tak. Dodać po prostu. I to. I dwa, nawet więcej takich można dać, bo my tu będziemy dostawać na front. A się to możemy dać w sumie wyżej, nie? To już jest chyba najwyżej. Tak. Tak. I tak. No i jakoś to jest. Tutaj na boki za bardzo nie mogę wykombinować, bo one są tutaj podniesione. Ale możemy jeszcze spróbować taki panel dać. Tutaj chyba on już nie wyjdzie. Przez to, że ta armatka jest tak ustawiona. Ale teraz już powinien się założyć ten panel. No dobra. Tylko weźmy ten drugi. Sorry, że to tak kombinuję. Najgorsze jest to, że jak wchodzimy do jakiejś gry i po układaniu długo jakiegoś autka, to się później okazuje, że on w ogóle się nie sprawdza. Możemy jeszcze tutaj dać dodatkowe zabezpieczenia. Za chwilkę do was wrócę, jeszcze tutaj zobaczę, czy coś jeszcze można zrobić. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda po ostatecznym dopicowaniu. Zdjąłem goła na dole, dałem po dwa na każdą stronę te wzmocnione. Tutaj ten silnik troszeczkę tak dostaje, ale go ogólnie nie będzie widać, tak? Ktoś tutaj pod spód, no rzadko kto strzela, więc no dzięki temu zyskaliśmy dużo przestrzeni, bo zobaczcie, że to wszystko stoi na czterech, tylko
długościach. Opancerzyłem też tutaj ten tył, przez co armata nie będzie mogła strzelać do tyłu, ale w momencie, kiedy my będziemy chcieli strzelać do tyłu, to prawdopodobnie to już zostanie rozwalone przez kogoś, kto do nas po prostu strzela. Także zostałem tutaj, stwierdziłem, że jednak warto to wszystko sobie opancerzyć. Nawet możemy tutaj zrobić jeszcze w ten sposób. W ten sposób, powiedzmy. Czy to dobrze? Nie wiem, czy to nie będzie tam zasłaniać. Ale w ten sposób, o. Tak, damy. No i tutaj ten bok jeszcze oczywiście. Mógłbym to wyciągnąć wyżej, na przykład w ten sposób. Może tak zróbmy. No i tutaj też będzie kawałek chroniło. Tutaj już nie mogę dać wyżej, bo tutaj jest wystające. Także tutaj to możemy sobie zakryć. Możemy tymi zderzakami jeszcze popracować i zobaczmy, jak to się spisze w walce. Może zróbmy sobie rajd, bo tutaj mogę zrobić ten rajd. O, zobaczcie, siege za 100. To jeszcze tego nawet nie wykonywałem. Coś, co może bardziej znam. Invasion. Giant, dobra, to będzie spoko. Tutaj będą lewiatany, więc zobaczymy, jak to działa. Ja was zapraszam do oglądania. Zrobimy sobie jakieś tam bitewki jeszcze. A w innych odcinkach będziemy robić inne wersje. Będziemy robić wersje, o patrzcie, tak punktów. A nie, dobra, myślałem, że wszyscy po 5. Myślałem, że też mam po 5. Będziemy sobie robić bardziej lightowe wersje. Na przykład ten jest przeciążony mocno. Będziemy robić sobie na działka. Działka są bardzo fajne, może z nim działa. O, coś kiepsko on skręca. Już powinien troszeczkę lepiej skręcać, mi się wydaje. No zobaczymy, jaki damage będziemy wydawać. Taki niewielki. Jedno działo mi zasłania się przez drugie. Trzeba bardziej pracować całym. Całą maszyną przekręcać niż samymi działami, no bo one jednak się będą zasłaniać. Najlepiej, żeby gdybym podniósł. Tak, tak trzeba zrobić, że te tylne trzeba troszeczkę po prostu podnieść. Dobra, gdybym tak. Nie ma jakiegoś takiego dużego damage'u jak na razie, ale może po prostu też źle trafiam. Wydawało mi się, że będą naprawdę srogo pruły te armaty. Kurde, gdzie on tam? Dobra, jadę tam naprzeciw. W sumie to takim tankiem można się na czołówki spotykać z nim. Idę pomóc. On tak podskakuje chyba przez ten silnik wystający. Tak mi się wydaje, że to ten silnik taką tutaj robi złą robotę. A jednak bez tego silnika też byłaby lipa, bo jeżeli to wszystko tyle waży, no to kiepsko. No i przez ten silnik nie mogę za bardzo im pomóc. Mogą być trochę na mnie źli teraz, bo długo tutaj jechałem przez ten silnik wystający. Także silnik trzeba troszeczkę podnieść, to nie będzie jakieś trudne. No zobaczcie, nie jest ten damage jakiś taki duży. Tych armat. Co prawda cooldown jest bardzo niski. Poza tym często tylko jedną strzelam. No i widzicie, i ta moja armata już tam do niego nie sięga, nie? Ale o, zbił mi to. I to właśnie o to chodziło. 22%. Tutaj się nie spisaliśmy za bardzo w tym rajdzie. Na pewno dużo poprawek trzeba by było wprowadzić. Ten lewiatan tam już niszczy na stówę. No tutaj na pewno duża moja wina w tym wszystkim. Zakręcanie przez ten silnik, takich małych jeszcze nie widziałem. Update był w ogóle duży bardzo. To chyba on coś takiego wprowadził. Dwa procent ma tamto.
On chyba wypuszcza te małe, nie wiem co to jest nawet, to jakaś nowa to nawet nie rzecz. Bo to nie są te turety. Coś tam wybuchło, ale to nie był lewiatan. Kurde, przez ten silnik, tragedia. Już chyba go zatrzymali, ale jeszcze jest jeden lewiatan, a tutaj mamy 2% tylko. Mogłoby troszeczkę wzrastać po jakiejś akcji, bo tu wystarczy, że jeden mały podjedzie i to zniszczy. Jeden procent zostało. Ten silnik, nie wiem, a może to nie jest ten silnik w sumie. Chociaż chyba jest. A może jeszcze ustrzelimy go? Jedno działo straciłem, to nie wiem. No, może ten gościu tutaj zrobi robotę nam. No ładnie. On już nie ma chyba czym strzelać. Tamtego musi małego uwalić. Ładny damage wchodzi z tych rakietnic. Kurde, nie gościu, dawaj. On się musi ładnie wystawić. Jak on straci koła, to będzie po nim, bo on tymi tylko do przodu może strzelać. Ale ten gość zrobi nam tutaj robotę. O nie! Już tak blisko jest, już się dymi. O, fuck, nie trafił tego jednego. O, kurde. Ale jeszcze, o, jeszcze 1% jest, bo on jeszcze drugą ma szansę. XD. Nie, że nie wiem czemu te małe nie strzelają, jakiegoś tutaj mamy farta. Nie, on w to wjedzie chyba, co? Ten duży. I rozwali. Zero. Jak to działa? Rozbił się tam. Trochę przez silnik, trochę te gąsienice moim zdaniem słabo działały. Może ten zderzak tam za nisko był ustawiony czy coś. Także ja chyba raczej ten silnik, bo zobaczcie, to i tak na równi jest. No i w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakieś inne konstrukcje właśnie na tym koncie, gdzie mam tutaj tyle tych przedmiotów, bo one mogą... myślę, że fajne rzeczy można tworzyć. Z tym akurat jest troszeczkę problem. Ciężko to wszystko ogarnąć, te działa po prostu są za duże. Ja osobiście bardzo bym chciał zrobić coś na tych działkach tego typu. Może dajmy sobie same fioletowe. Czy to shotgun? To był shotgun, tak? No te shotguny też bym chciał wypróbować. Ale te Spectre, granatnik. Tu mamy samonaprowadzającą rakietę i tą wyrzutnię, która myślę, że też jest bardzo fajna. Ale w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, czemu damage mamy, bo z bliska strzelałem. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dzisiaj już wam dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnych odcinkach. Pozdrawiam was, cześć.